Już 162 dziki zinwentaryzowano na terenie Torunia. Miasto wspólnie z Polskim Związkiem Łowieckim podejmuje działania, aby powróciły do swego naturalnego środowiska, czyli do lasów. Myśliwi ostrzegają, że te pozornie spokojnie zachowujące się zwierzęta mogą w każdej chwili zaatakować. Dlatego nie podchodźmy do dzików, nie róbmy sobie z nimi zdjęć, a przede wszystkim nie dokarmiajmy, aby nie chciały się zadomowić u nas na stałe. Watahy dzików, które coraz częściej odwiedzają polskie miasta, nie omijają Torunia. Zobaczyć je można na ogródkach działkowych, a także na osiedlach takich jak Skarpa czy Rubinkowo, gdzie nie brakuje dużych terenów zieleni. Przyczyn przemieszczania się dzików na tereny zurbanizowane jest kilka. Dziki chętnie korzystają z darmowej stołówki. Skąd ona się bierze? Zwróćmy uwagę na nasze ogródki działkowe, na kompostowniki, na wyrzucanie odpadów po użytkowaniu chociażby sadów czy ogródków w miejscach, które dziki mogą z tego spokojnie skorzystać. Są miejsca do karmiania ptaków, gdzie dziki też chętnie korzystają, widzą, że jest tam ziarno, że jest tam chleb, że tam są odpady kuchenne, które absolutnie nie powinny się tam znaleźć, przychodzą i żerują właśnie w tych miejscach. Nawet spokojnie zachowujące się dziki mogą stać się nagle agresywne, dlatego nie podchodźmy do nich, nie róbmy sobie pamiątkowych zdjęć. Dzik jest zwierzęciem niebezpiecznym i że w każdej chwili z tego dobrodusznie wyglądającego zwierzęcia może wyjść po prostu prawdziwa natura. Locha zaniepokojona o stan swoich młodych w ułamku sekundy zaatakuje i może doprowadzić do tragedii. Najbardziej rozsądne to odwrócić się i zmienić kierunek przemieszczania się, nie iść w kierunku dzików. To jest pierwsza zasada. Druga, nie krzyczeć, nie przeganiać. I odwrotnie, nie głaskać, nie karmić tych dzików. Służby miejskie wraz z Polskim Związkiem Łowieckim podejmują działania, aby dziki powróciły do swojego naturalnego środowiska, między innymi poprzez wykładanie karmy w lasach. Najprościej byłoby dziki odłowić i wywieźć w ostoje leśne. Aktualne prawo jednak nam nie zezwala, ze względu na panujący afrykański pomór świń, oceniono, że dziki przenoszą i faktycznie są nosicielami tego wirusa i powodowałoby to zagrożenia, więc rozprzestrzenianie się chorób i tym wektorem roznoszącym ASF byłby dzik, a więc nie ma możliwości na dzień dzisiejszy odłowu tych dzików na terenie miasta naszego. Pozbycie się dzików z miasta jest sprawą pilną, aby nie powiększyła się ich populacja. Dorosła locha może mieć nawet od 10 do 12 młodych w ciągu roku. Mając w tej chwili 162 dziki zinwentaryzowane w godzinach nocnych przy pomocy sprzętu termowizyjnego, za rok mamy 300, za 2 lata mamy około 700 sztuk dzików bytujących. W przypadku zauważenia dzików na toruńskich osiedlach należy dzwonić pod bezpłatny numer alarmowy Straży Miejskiej.